No hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy, a to kolejny już materiał oczywiście z temtemów. No i jak widzicie, znowu jesteśmy tutaj w tym dojo, no bo jakby nie patrzeć, jest tu wciąż sporo do zrobienia, a tu przegapiłem jakąś skrzyneczkę, więc ją sprawdzamy. Natomiast czy uda nam się dzisiaj wygrać? Chciałbym, żeby tak było. Trenowałem minimalnie, wręcz mało, nie wiem czy to wystarczy, zobaczymy. Strzelcie lajka, możecie coś napisać fajnego. Jakieś przywitanie czy coś. Zawsze warto. Dobra, na razie wydaje mi się, że idę dobrze. A tak, mi się przynajmniej wydaje. No tutaj dość tych walk nas czeka. Walczyłem tylko z pierwszym, tak. Ej, ale to są tylko... A widzę, że jednak w sumie niepotrzebnie tutaj idę, bo wiem. Znaczy niepotrzebnie, no może jakieś fajne przedmioty będą, więc może potrzebnie. Okej, ojejku, jest ten Zejobian, czy jak go nazywać, tak właściwie powinniśmy. No dobra, czyli tak. Ho, 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 ho. Aperkad na niego. Natomiast na niego dobre są oczywiście ciosy wodne, więc mam nadzieję, że to będzie... Kurczę, 65 levele, masakra, wysokie. A to będzie... No, takie średnie. Natomiast Tesla Prison boli i to strasznie. Owszem, no nie mogło być inaczej. Dobra, co mi zrobisz? Co mi zrobisz? Hit up. Okej, on się boostuje, ale niech się boostuje, bo ten boost mu nic nie da. Jestem szybszy. Mam nadzieję, że... A może walnijmy z tsunami, to przy okazji z Parzi też coś oberwie. Natomiast myślę, że... O nie, jest szybszy teraz jakoś. Jak to się stało? Użył jakiegoś czasu z priority czy coś. No niestety. Liczę, że tsunami załatwi robotę. Przynajmniej z jednym z nich. A to już będzie coś. Dobrze, razy dwa. Pięknie, pięknie. Ten leży. I bardzo dobrze. Iron Flings. No, chyba boli. Oczywiście, że boli. Elektryczne ciosy zawsze bolą. No nic, będę musiał się na pewno jeszcze trochę cofać. Zdecydowanie. Dobra, Adoroboros, ty wchodzisz również do walki. Mamy 2 na 1, więc raczej... Jeszcze jest osłabiony, więc raczej powinno to być więcej niż łatwe. No dobra, no musimy bić z tego, z czego mamy. Electric Storm, no chyba, że zacznie nas masakrować. No wolałbym, żeby tak nie było. No dobra, Adoroboros, dobrze się trzymasz. Dobrze się trzymasz. No dobra, ale kończcie to. Jakby wszystko fajnie, wszystko spoko, ale no... No jest wytrzymały skubanie, nie powiem, że nie. Dobra, Sparzi, mamy cię z głowy. Problem w tym, że... O, fajnie, fajnie. Problem w tym, że i tak trzeba będzie się cofnąć. Dobra. Jestem tak poobijany, że wolę, słuchajcie, mimo wszystko używać... używać leczenia. Niech się pojawi, no i zobaczymy. A może on nie walczy ten tutaj? Harmful Microwaves. Okej, może to jest dobre? Dobra, jednak walczy. Już to widać po nim, że tak chce stoczyć walkę. Dobrze, niech toczy. Mamy tutaj Gazumę oraz nieznanego kompletnie mi Temtema. Pierwszego widzę. Wygląda jak jakiś Electric in Nature, a przynajmniej tak mi się zdaje. No tak mniej więcej, może jakiś cios trujący? Nie wiem, szczerze nie wiem, co może być na niego dobre. Pupoist się nazywam. No dobra, nie było to jakieś niesamowicie mocne niestety. Aperkacik. No to już przyjemniejsze. Dobra, to jest pewnie jakiś digital po prostu. No pewnie tak, patrząc po tych atakach. Chain Lightning, boli, boli. Ten nie obrywa jednak za mocno. Co on tutaj wyizolował mi ten temat? Co to ma znaczyć? Co to niby jest? Dobra, dawaj tsunami. Roots! Okej, zakorzeni się. Aha, zmniejszając mi statystyki. Okej, rozumiem. Dobra, natomiast... Platymus! Tsunami pełną mocą. Chyba kończymy tę walkę. Świetnie, bardzo dobrze. W sumie każda jedna walka wzmacnia nas przed walką z samą panią doktor. Co nie? Ojej, tu jeszcze 3 temtemy, a ja myślałem, że to koniec walki. Okej, naiwny jestem, jak widać. What? Co to jest w ogóle? Lotl! Nie, to jest na pewno digital, nie ma innej wątpliwości. Nie wiem, co będzie dobre na kogo, a co nie. Dobra, może użyj wodnego ataku, mam nadzieję, że... Dobre, tak wyglądał na takiego, co może dostać dość mocno. Inner Spirit w Chromiona. No i przeżył, okej. A mi się kończy stamina nieszczęsna. Faraday Cage. Oj, chyba koniec ze mną. No niestety ten mój typ sprawia, że obrywamy moc. No cóż. Electric Torrent. Musisz przeżyć. Musisz przeżyć, żeby walnąć z tsunami. Dobra, dasz radę raczej. Raczej dasz radę. W ogóle sprawdzałem sobie Kinu. Słuchajcie, wychodzi na to, że Kinu
Nie ewoluuje w żaden sposób. No nic, no szkoda. A, bo to zawsze ten kinu protektor powoduje, że jak on wchodzi, to wiecie, drugi temtem ma boostowaną obronę. No w sumie bardzo fajne. Nie pogardzę czymś takim. No ale dobra, myślę, że tsunami niech już kończy tam robotę. No, 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 no. Dokładnie. Obaj dostają razy dwa. Warte zapamiętania. Warte zapamiętania. Tutaj w sumie dużo tych temtemów od wody dostaje mocno. Trzeba było wziąć więcej wodnych temtemów, ktoś powiem. O, no i szarbli nie zadziałał na nikogo. 50 poziom. No trochę za mały wydaje mi się wciąż jak na to miejsce. No ale dobra, teraz możemy walić śmiało, bo to jest dobre. Ty musisz spauzować, no niestety. No właśnie, właśnie. To jest ten ból, że niestety... Jakie słabe. To zwiększenie obrony zrobiło swoje, słuchajcie. Ten poziom jest po prostu troszeczkę za niski, jak na chwilę obecną. Dobra, czekajcie, ona dostaje też mocno od toksiku, więc myślę, że jeden cios i leży. Tylko szkoda będzie mi Patymusa, bo on już... No nie przetrwa. No nie przetrwa. No niestety recoil z powodu braku staminy zrobi swoje. Przeżył? Przeżył? Dobra, myślałem, że to się nie uda. Dobra, i co tutaj mamy? Okej, dobre, dobre. Natomiast tak, to nie jest ścieżka, którą chcieliśmy iść. Strasznie mnie to boli. Dobra, teraz pytanie, czy ja mogę sobie włączyć mapę? Tak, z tego pokoju nie ma żadnego... Dobra, specjalnie to zrobiłem, żeby, wiecie, szybko się wrócić. Podleczyć w miarę możliwości. No i co tu dużo mówić? Zobaczymy, jak będzie dalej, bo pewnie tych walk jeszcze troszkę nas czeka, zanim stoczymy ten główny pojedynek. W ogóle z tego, co się orientowałem, to oprócz tego dojo, w którym dzisiaj jesteśmy, to są jeszcze chyba dwa dojo. Czyli już w sumie nie tak dużo. Nie tak dużo, mamy bardzo dużo roboty już za sobą. Natomiast teraz let's go here i no tak. Czyli chwileczkę, muszę sobie to jakoś obczaić. Tu mogę iść, tylko że tutaj nie, dobra, czyli muszę przejść tym pokojem. O tym się dostanę gdzieś tam. Aha, to do tego pokoju, to do... Kurczę, nie, dobra, czyli mam rozwiązanie jakby mojej zagadki. Muszę iść tutaj, ewidentnie. I teraz muszę iść... Ojejku, masakra. Czasami wydaje się, że wiecie, że jeszcze nie dotknę, że to jest dobry ruch. A tutaj, no lipa. Dobra, idź powolutku. Dobra, teraz możesz przyspieszyć. To tak, tu walczyliśmy. I teraz muszę ogarnąć. Tam jest tak jakby bez... O! Cholera! Nie wiedziałem, że to się pojawi. Ale mnie przestraszyło. Dobra. Muszę to jakoś lepiej poobczajać. Tak, tutaj bezpieczeństwo. Dobra. Skąd to się wzięło tak właściwie? I skąd to idzie? Chwila, to dość długo trwa, zanim się pojawi. Nawet bardzo długo. O, dobra, tak jakby ten moment. Tu jesteśmy chronieni. Aha, fajnie. Fajnie, bo zostałem zaatakowany i pewnie zostanę zaraz po walce wyrzucony, tak czy siak. No ale tą walkę trzeba, no niestety, stoczyć. Inaczej tak nic z tego nie będzie. Okej, mamy... Teraz jak ty się zwałeś? Mimit, tak. O, okej. I Psycrox. Okej. Na ciebie to w sumie... no nie... Może na Psycroxa najpierw skupimy ataki. Wiem, że to nie będzie jakieś może przepotężne, ale coś tam mu zabierzemy jednak zawsze. Po malutku, po troszeczku, ale coś. Aqua Bullet, dobra. No to jest razy dwa niestety. Jeszcze slime wchodzi, co to robi? A, że nie mogę uciec i zmniejsza statystykę, okej. Jakby jestem w stanie przeżyć to jakoś. Dobra, może uderzymy z tego ciosu w ciebie. Udawany Platinusie. Dobra, jest git. No i liczę, że teraz przywalimy jakoś tak naprawdę mocno. Chociaż, no właśnie. Mimit wciąż się trzyma, ja coś czuję, że Seismunch zaraz padnie, bo pewnie na nim będzie atak skupiony. Dokładnie, no nie powinno dziwić. Dobra, Mimit. Kogo on tam wprowadzi kolejnego? Nie mam bladego pojęcia. Dajmy Vulcraina, niech on sobie też trochę XP. On też jeszcze 60 levela nie ma. Chubi! Kto się chubi, ten się lubi, jak to się mówi. Okej.
Może z ognia go potraktuj. Co najmniej, dobra, może weź już go dobij po prostu mita. Zawsze będzie jeden z głowy przynajmniej. Okej, okay, tego mamy załatwionego. A więc teraz w Chubiego. Ember. Mogło być mocniejsze, ale poparzenie zawsze jest. Debris Typhoon. To jest mocne, ale wcale nie do końca widać to po zabranych obrażeniach. I kolejny Mimic, cudownie. Ten Mimic, zobaczcie, on tak pojawia się na chwilę. A nie. Czemu on tamten zmienił wygląd, ten nie zmienił? Nie wiem. Nie wiem. Dziwna sprawa. Może pyknie po prostu z tsunami. DNA Extraction. Co on tutaj wydzielił moje DNA? Co to ma znaczyć? Aha, zwiększył sobie statystykę i przybrał jego formę, ale to bardzo dobrze, bo on dostaje razy 4 od wody. Bardzo dobrze. Cieszę się niezmiernie. Okej. Widzicie, nie zawsze warto przyjmować czyjąś formę, bo z nią się przyjmuje również czyjeś słabości. Ale mi w to graje akurat. O, i Vulcrain w końcu dostał level upa, bo on tak zwykle wchodził do walki, przegrywał po robocie. Dobra, ojej. Ojej, co teraz? Czekajcie, dobra, tutaj. Znaczy, są dwa miejsca, którym mogę przejść. Oj, chyba muszę iść od razu, mam takie wrażenie. Ojej, dobra, dawaj tu. Nie wiem, nie, ej, tu jest strasznie dużo walk, słuchajcie. Gdzie ja się pojawiłem? Ej, chwileczkę. Ja już tu byłem. Tak, stąd nie mogę dojść chyba w żadne interesujące mnie miejsce. No to tak mam, no tak mi się wydaje przynajmniej. Wracamy w takim razie. Jejku, to miejsce jest... O nie, no! Kurczę, i zły ruch i wracamy. Muszę uważać, ale nie, jeszcze raz. Boję się, że tutaj mi coś potnie, chociaż chyba no nie powinno. W teorii. Dobra, jakoś przeszedłem, dobra, idę tędy, nie mając pojęcia, gdzie mnie zaprowadzi. Ej, ale czy ja już tu nie byłem? To mnie zaprowadzi, tak sobie patrzę. Tak, ja tu byłem. Cholera, to... Gdzie ja mam iść tak właściwie? Czekajcie, muszę sobie odkryć drogę. Muszę się znaleźć w tym po prawej na górze, tym miejscu, żeby dojść tam do ostatniego przeciwnika. Żeby się tam dostać, muszę skorzystać z pomarańczowego przejścia, a to mnie zaprowadzi z tego miejsca. Jasna cholera, kto to wymyślał? Kto to wymyślał, ja się pytam. Dobra, idę jakoś dziwnie. Dobra, muszę sobie tak po prostu pomyśleć w głowie, jak to mniej więcej ma wyglądać. Natomiast wydaje mi się, czekajcie, jak pójdziemy sobie tutaj, to mnie zaprowadzi tu, to mnie... Nie, to mnie wycofa jakoś kompletnie. Liczyłem, że dowiem się czegoś więcej, ale nie. To tylko gorzej jest, powiem wam. Tylko gorzej. Serio. Dobra, no z tobą walczymy, bo wróciliśmy się w sumie na sam początek. Bardzo mi miło. Dobra, chwila. Nie takie proste. Chcę się dostać do tego pomieszczenia na górze po prawej. A, do niego mogę się dostać z tego dużego pomieszczenia, w którym... Byłem? Dobra, jakiś błąd mam wrażenie, słuchajcie, że popełniłem. Myśląc, że nie mogę gdzieś przejść, chyba. Zobaczymy. No chyba, że tam były rzeczywiście przez lasery zablokowane przejścia. Bo tak, jestem tutaj. No tam na górę nie jestem w stanie przejść, jakoś nie... Szczerze mówiąc. Moim skromnym zdaniem... No bo jak? Nie, no to idzie tak jakby do końca i tutaj. No tam nie przejdę. Chyba, że da się wyłączyć to, ale... Wątpię w to wszystko bardzo mocno. Dobra, raz jeszcze pójdę tutaj. Tak jakby... To miejsce... Teraz tak... Nie no, z niego... Nie no, z tego miejsca mogę dostać się tylko w jedno miejsce, ale dobra, i tak się chcę przejść, bo nie wiem, czy tutaj jeszcze nie było jakichś przedmiotów ukrytych, czy mi się zdawało. Że... A, no właśnie, tutaj coś jest do zdobycia, no to tak czy siak... Warto to zebrać, po prostu warto to zebrać. Dobra, tam już raczej nic nie będzie. Coś wartego, tonik, okej. Znaczy, no fajna rzecz, ale... No dobra, i tu jest, tak czułem, że tu jest jeszcze coś do zdobycia. Dobra, fajnie. Silicon Chunk. To po prostu jest z nas... ale dobra, w sumie okej. W sumie nie będę narzekał, że stało się, co się stało. Czyli tak, dobra, jeszcze więcej rozkmin. To lubimy najbardziej.
Ej, zaraz, ale nie powinienem iść po prostu w lewo? Nie, bo to w lewo zabierze mnie. Ajajku. Dobra, jeszcze raz pójdę tutaj. Już całkiem powiem wam, że mi się pokręciło w głowie. Za dużo tutaj jest tego wszystkiego. Ale no te zagadki w tym temach są gorsze od tych zagadek, które mieliśmy w Pokémonach. Tam były znacznie prostsze. Dobra, żółte donikąd mnie nie zabiera. Czerwonym mogę przejść, oczywiście. Czerwone zaprowadza mnie w takie miejsce, okej. Nie, źle. Nie tutaj chciałem iść. Dobra, czyli jeszcze raz, jeszcze raz. A może coś z tego wyjdzie jakimś dziwnym cudem? No, chociaż wcale bym się nie zdziwił, gdybym się kombinował, a w końcu nie dotarł tam, gdzie chcę. Dobra, udało mi się. Wow, dobra, tu jestem chyba chroniony w tym miejscu. Tak, w tym miejscu jestem chroniony. No tak, ale teraz tak, na pomarańczowe mogę przejść, ale... Tak, na pomarańczowe mogę przejść i wręcz muszę. Ja już tam byłem raz. O, walka, jak mi miło. Dobra, przynajmniej powalczymy sobie. Walczyć trzeba, wiadomo. Golzi i... Sensmunch, o proszę. Ale takiego gorylowatego to ja nie widziałem wcześniej. Dobra, jak wiemy, na niego to jest super efektywne. Tego jesteśmy pewni. I liczę na to, że... No, ogień temu dużo nie robi. Hit up, dobra, on się oczywiście boostuje. Już się odpala na starcie. Może trafię jakoś przepotężnie mocno. No, gdzie tam? To było pewne, że się nie uda. Uppercut jest mocny. Ale liczę, że Golzi też dostanie porządnie. No, nie dostał zbyt porządnie. Ale może też nie lubi wody. Trzymajmy się tego. Trzymajmy się tego, że nie lubi wody. Dawaj tsunami, a tu może jakiś krystal bajcik. Może też dobre. Ojojoj. Ojojoj. Znamy ten atak, oczywiście, że znamy ten atak. Sami go stosujemy, no i Anatan padam. Jeszcze zbustował sobie obronę. Cholera. Sejsmancz, jesteś mocny. Nie narzekam zresztą, bo sam go mam, więc czemu miałbym narzekać, że jest mocny. Dobra, zobaczymy jak tam Golzi. Kurczę, Golzi nie pada Sejsmancz przez to, że zwiększył obronę. Ten jak się zbliżył. What? Co to za atak w ogóle? Ej, dobra, zaczynam się zastanawiać, czy wygramy tą walkę. Gorzej, najgorsze jest to, że po tych walkach, słuchajcie, to ja dość szybko zapominam po prostu, gdzie szedłem. I takie, gdzie ja teraz miałem iść, którędy, miałem jakiś plan opracowany, a potem zapominam. One potrafią tak nieco wybić z rytmu. Ten protektor, nie no, to jest fajna abilitka przy tym kinu, że rzeczywiście działa jak działa. Dobra, jego trzeba już tak, chociaż może zaryzykujmy i walni beta bursta w niego, a ty tylko tego słabego, słaby atak w niego skieruj. Kurczę, zaboli. Zaboli, what? Dobra, przecież Sejsmancz też musi być szybszy. Dobra, zaczynam się bać swoje życie w tej walce. Dobra, Kinu, jesteś szybciutki, brawo. Dobra, czyli on już nam nic nie zrobi. I liczę, że teraz atak na Golziego będzie dobry. Mam wrażenie, że ten cios może być dla niego super efektywny. I jest, ale on żyje jakimś nieznanym mi powodem. Żyje, wciąż żyje. Nie mam czegoś, co ma jakieś super priority. Widzę, że nie. Wszystko ma takie samo priority, więc lipa. Ale... Teraz jestem szybszy. Brawo. Nie no, widzicie, Kinu ładnie wchodzi tutaj do teamu. To się szanuje. Dobrze, poziomy też wchodzą mu niesamowicie szybko. No dobra, czyli. To teraz to już musimy się na pewno leczyć. Nawet się nie ma co zastanawiać. Dobra, czyli muszę się dostać tam. Tam. Przynajmniej tak ogarnąłem sobie. Ojej, dobra. Dobra, chwila prawdy. Czy to była dobra decyzja? Gdzie tam mnie zabiera? Tutaj. Ja tu byłem i wydaje mi się, że powinienem iść tak jakby na dolną lewą stronę. I to mnie zabierze tutaj. Tak jest. A potem przejdę... Potem przejdę tam górą. Trafię tutaj, trafię... Tak, słuchajcie, to jest dobra droga. Muszę iść w dolny lewy. A, bo ja, ale ja tu walczyłem już przecież. Czy... Tak, ja tu byłem. Ale tak właściwie, czyli to... Znaczy byłem tutaj, na dole. Ale z nim nie walczyłem. Okej, okay, idzie się poplątać. Ragnet i Gramper. Okej. Okay. Dobra, Gramper. Jego to oczywiście z wodnych ciosów. Natomiast... Ragnet. No, on już taki bardziej problematyczny się wydaje. Dobra, ciśnij go. Mam nadzieję, że nachitam. No gdzie na hita, gdzie na hita? Za dużo bym chciał od życia. No to też takie trochę średnie. Thunderstrike.
Przeżyjesz, przeżyjesz, Platinus musisz. Brawo. Dobra, ten co? Ten też Thunderstrike. O Jezu, już przestańcie mnie cisnąć. Platinus musi żyć, bo bez niego... Co to za życie? A, jeszcze się leczy, ho, ho, ho. Dobra, dawajcie razem obszarówki. Myślę, że będzie naprawdę skuteczne. No i może zamiast się cofać, bo teraz jak się znowu muszę cofnąć, to mnie normalnie krew zaleje. To może po prostu użyjemy revive'a i jakoś to może będzie. Dobra. Pytanie, czy ten atak wystarczy? Nie wiem. Szczerze, nie wiem. Dobra, o, 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 razy dwa jednak. Okej. Okej. To jest informacja, którą chciałem usłyszeć. Platinum 63 level. A, no i mamy jego. Dobra, na niego też wodne ciosy. Prosta sprawa. Tylko czy zdążymy... Nie no, zdążyć to raczej zdążę, ale to go nie załatwi, no. No właśnie. Chociaż, nie no, Inner Spirit, mimo tego, że może nie być jakiś najmocniejszy, to powinien wystarczyć przy tej liczbie życia. Tak jest, świetnie. Świetnie, a Platinusowi został jeden, widzicie, staminy, da radę, wytrzyma, pięknie. I nawet nie będę musiał revive'a używać. No, lepiej być nie mogło, tylko pokonanie go, co tak właściwie mi dam? Ej, pokonanie go nic mi nie daje. Wspaniała informacja, czyż nie? Kompletnie nic mi nie daje. Okej. Okay. No tak, no znalazłem się w miejscu, które no... To tak, tak trochę po co mnie to? Znaczy, mam wrażenie jednak, że stąd muszę iść w dolny lewy. Ale ja tu... A ja tu mogłem pójść w dolny lewy od początku, tylko jakoś nie szedłem z nieznanych mi przyczyn. Dobra, okej, okay, to jest, słuchajcie, droga, którą muszę wybrać, jeżeli chcę gdzieś dojść. I z nieznanych mi przyczyn ja tu nie wchodziłem wcześniej. Nie wiem, nie pytajcie się czemu. Ja po prostu tego nie wiem. Dobra. Tu mamy medicine. Mam jakieś zwykłe balmy, które mógłbym użyć. Nie, teraz mam tylko balmę plus. Znaczy, no to dobrze, że mam takie. Ale okej, okay, okej, okay, leczonko, leczonko. Kolejna batalia nas czeka. Chociaż mi się wydaje, że tam jeszcze i tak będzie trochę przeciwników, zanim dotrzemy. Ale ogólnie strasznie długie miejsce. O, a tutaj trafiamy, słuchajcie. Ciekawie, ciekawie. Bo mamy Amfatyra i Karnifa. O, jejku. Amfatyr, Amfatyr. On dostawał chyba dość mocno od ognia na pewno. I od toksycznych. Zresztą Karnif chyba podobnie będzie obrywał. Tak mi mówi przeczucie. Dobra, najpierw na nim się skupimy. No tak, tylko czy on mnie pierwszy nie wyeliminuje? Dobra, jakoś żyjemy. Weź go pyknij tą bombą tak porządnie. No ładnie, ładnie, nie powiem. Aperkacik. Wystarczający, dobra, jednego mamy z głowy. Może być. I teraz Water Cutting Lily. To zaboli. No, to boli, oczywiście, że boli. Dobra, może... Muszę użyć tego ciosu, on też powinien być mimo wszystko dobry. Tutaj jeszcze raz cios trujący na Karnifa, no bo to ewidentnie musi być dobre na niego. To od razu widać, że to typ Nature, no ale trochę mało dostał. A, jeszcze sobie zbustował obronę, dobra, czyli w życiu go nie rozwalimy, nie ma takiej opcji. Wow, jakie słabe. Jeszcze bardziej zbustował obronę. Ej, on ma normalnie abilitkę tego. Przy dotknięciu, wiecie, zwiększa obronę. To jest abilitka Mazdeyla z Poxów. Ciekawe. Dobra, na ciebie powinien być odpowiedni ogień, no ale dobra, teraz to już jest tak, wiecie, obity, że wystarczy ktokolwiek, żeby wszedł i powinien po prostu paść. Raczej bez większych problemów, ale nie, no, ten protektor to bardzo fajny, bardzo mi się podoba, że tak boostuje tutaj naszą drużynę defensywnie. Taka mała rzecz, a cieszy. Dobra, leżysz, Karnif, leżysz, leżysz, mamy cię z głowy. Dobra. No tam powolutku, powolutku. Wszystkie temy ekspią. Dobra, i tu jest przejście, tak jest. Tylko, zanim przejdziemy, gdzie te revive'y mogą być. Dobra, dawaj balmy. Jeden balm, drugi balm. No i teraz tak, teraz nic nie zepsuć, bo jestem... Znaczy no tu już mogłem być dawno. Ale przynajmniej dzięki temu, że tak jestem, wiecie, dokładny, to wszystko seksploruję. Tak porządnie, ale tu długa droga, ojejku. Żeby lasera od razu nie było, bo się załamie. Jejku, naprawdę długa droga. Ojej, tu są lasery. No ale dobra, tu mnie chyba nie dotkną. Okej, okay, czekajcie, muszę iść prosto. No i w prawo, no nie ma innej opcji po prostu. Tylko to tak się łatwo mówi, bo teraz tu już wiecie, nie mam ucieczki. A może tutaj właśnie chodzi o... O nie, o nie! O jasna cholera, dobra, wiecie co, pójdę się podleczyć. No świetnie, dobra. Najgorzej.
Czyli muszę iść tak jakby myślałem, że tam może będę miał chwilę spokoju, chwilę wytchnienia. Ale nie. Tutaj chwila wytchnienia, chwila spokoju. Coś takiego nie istnieje. Oczywiście, że nie. No nic. Nic na to nie poradzimy. Myślmy dalej. Co zrobić, żeby dzisiaj zawalczyć? Bo naprawdę chcę dzisiaj stoczyć walkę z panią doktor i nie wiem, czy dam radę. Dobra, czyli chwileczkę, jeszcze raz muszę wszystko dobrze rozkminić, bo już po prostu tu idzie pozapominać, słuchajcie, i to bardzo szybko pozapominać. Czyli zaczynam z tej strony. Dobra, tak, to jest proste i oczywiste, że tak powiem. Zaczynam z tej strony, idę od razu do czerwonego, tak jest, nie kombinuję, żeby gdzieś tam dalej sobie przechodzić. To nas nakierowuje w to ciekawe miejsce. To nie jest trudne, tylko no nie wiem, jakoś tak, no nie szedłem w dół, myślałem, że on jest może zablokowany czy coś. No ale teraz jest już wszystko jasne. No niestety to przechodzenie też trwa troszeczkę. No ale no nic. Jak ta technologia działa, nikt nie wie. Nikt obstawia, znaczy nie no, pani doktor pewnie wie, ale tak to nikt więcej nie wie. No dobra. Czyli moja taktyka polega na tym, że ja muszę powolutku, pomalutku iść i tyle. Tylko bardziej w tym kierunku tak jakby. Ej, ale mogę? Tak, to tak jakby. Nie, to tak nie działa, jasna cholera, to tak nie działa. Ej, dobra, no jeszcze źle poszedłem, ej, nie wiem. Nie wiem, jak idą te lasery. Kompletnie. Muszę dostać się w prawo, ale jak to zrobić? Jak się tam dostać? I dlaczego tu nie ma jakiegoś checkpointa? Dlaczego musimy zaczynać od początku? Ja tam widzę panią doktor, ale no dostać się do niej to jest istna katorga. Fajnie, no przynajmniej mamy jakiś określony cel, wiemy jak działać. Natomiast, no nie wiem. Jezu, dlaczego tak to utrudnili, że przejście tutaj zajmuje chyba, nie wiem, z 15 sekund obstawiam, że tak jeszcze zanim jedno do... tam po prostu przejdzie. Chciałbym już mieć tutaj takiego quick save'a. No. A może powinienem się szybko przemieścić w prawo? Dobra, czekajcie, przemieszczę się powiedzmy w prawo, będę sobie szedł tam. No jest to jakaś myśl, słuchajcie, dobra, zobaczymy. Czyli muszę iść, ojej, ale dobrze, że mnie nie zabiło. Okej, tam mnie już coś goni. Dobra, mamy to. Wow, nie wierzę. Zrobiłem to, ale to jeszcze nie koniec. To jeszcze chyba nie będzie koniec. Jeszcze mamy co najmniej jedno jakieś cwane przejście. Dobra, z tobą muszę zawalczyć. Nie ma innej opcji, ale mam nadzieję, że to już zaraz koniec. Już mnie wkurza to miejsce. Tak dość mocno. Dobra, obi ten. Na obi tena na pewno dobra jest woda. No i headgine. Dobra, ta woda to liczę, że wystarczy. Rasa dobrze. Plazma beam. Całkiem mocne. Obi ten, zginiesz? Nie, no nie chcesz zginąć. Trzymasz się życia. Kurczowo, ale się trzymasz. Chain lightning, okej. Sam się zabij, no nie no, przeżył. Nieszczęśliwie przeżył. Dobra, teraz obszarówki oczywiście nawalamy. Gotta go fast. Co to ma być gotta go fast? No nie. Jakąś abilitkę sobie aktywował, że widzicie, znaczy abilitkę, nie wiem, zdolność, cokolwiek, czy to było ze względu na atak, tak czy siak bił pierwszym. Dobra, obiego mamy załatwionego, ten też, ten razy 4, kurczę, gdybym wiedział, że on razy 4 dostaje, to bym pierwszego go zlikwidował. Być może już to wiedziałem, być może już się z tym spotkałem, ale tak czy siak zapomniałem. O, kinu wystawiłem, w sumie nie wiem czemu, przypadkiem, ale niech będzie, Scaravolt. Okej, okay, pan boost nam się zjawił, natomiast my też się bustujemy. To będzie dla niego słabe, no to muszę beta burst, to coś tam zabierze. Natomiast cios wodny, mam nadzieję, że... No nie wystarczył, no ale dobra, beta burst załatwi sprawę. Pięknie, Kino, pięknie. Sprawiasz się tutaj bardzo dobrze w tych pojedynkach. No, i troszkę doświadczenia wleciało. Dobra, jesteśmy tak blisko celu. Dobra, może na razie nie będę leczył. Słuchajcie. Ojej. Ale to zasuwa, jasna cholera. Dobra, muszę teraz przejść to całe. Ojej. Dobra, słuchajcie, raz się żyje. Dobra, daliśmy radę. Od razu podwójna walka. Tam chyba będzie jeszcze jedna na końcu. Ale mam nadzieję, że podołam. W życiu bym nie pomyślał, że mimo tego, że zacząłem to dojo już na
ostatnim odcinku, to że dzisiaj pół godziny już, pół godziny, ja dalej nie mogę, słuchajcie, znaleźć dobrej drogi. No to jest straszne. Straszne, ale prawdziwe. Dobra, Chains hit po prostu na niego. Zateru to taki, wiecie, nie wiadomo z czego go bić. Teraz nie ma go z czego uderzyć mocno. No nie, no przeżył. Tesla Prison, oj, chyba po mnie. Nie no, nie aż tak mocne. Tylko czy on nie miał żadnego tam, wiecie, żeby absorbować wodę? Chyba nie. No to mogłoby być mocniejsze, to mogłoby być bardzo, bardzo mocne. Stone Ball. No zaboli trochę, trochę zaboli, razy 4. No i tak to, że on jest w stanie przetrwać taki cios, to jest niesamowite dla mnie. Ale dobra, w tej walce możemy w sumie obrywać. Tsunami może nie używaj. Może dawaj jakiegoś Crystal Bite'a na Tateru. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, czy to trochę więcej zabierze. Nestle mamy z głowy. Teraz tylko, żeby Tateru jakimś szczęśliwym fartem padł. I... no tak jest sobie. No a ja chyba leżę. Nie, jeszcze jestem chwilę żywotny. Dobra, co tam macie dalej? Prezentujcie. Waspin. Okej. Woda. A ty może po prostu walnij z... nie no, może to wystarczy już teraz. Też może przeżyć niestety. Dobra, to jest ładne, to jest mocne. Chains hit. Tateru zgiń. No nie, no on mi to robi na złość, słuchajcie. On nie chce zginąć. Trzyma się kurczowo życia. A Nathan jest już bez staminy. Platimus to już raczej leży. Ale dobra, Tateru sam się ubił. O to chodziło. Debris Typhoon. Dobra, Platimus próbował ile mógł, ale jakby wszystko kiedyś się musi kończyć, prawda? No musi. Dobra, co teraz? Co teraz? No Kinu niech wejdzie. Kinu, no co ma nie wejść? Niech się zjawi. A oni mają Lotl. O! No nie wiem, czego się po nim spodziewać. Dobra, ty i tak... ty już jesteś tylko po to, żeby przyjąć damage. Ojejku, bardzo słabym. Faraday Cage. Zaboli. Ała, Kinu. Biedny Kinu. Dobra, ty już też tak jakby... okej, traci. Ja żyję, to jest... nie, ja nie wiem. No dobra, wiem, że obrona, ale i tak jestem zdziwiony. Dobra, żeby tego nie przegrać, to najważniejsze. Adorboros, zapraszamy. Zapraszamy, mam wrażenie, że na niego może być dobry ten cios mental, więc weź go bij. Ty spróbuj Waspina trafić z tego. Tylko przeżyjcie, proszę, Adorboros, bo będę miał problemy. Okej, na farcie, tylko czy Waspin nie wyprzedzi? Nie wyprzedza, dobra. Temu się skończyła stamina, więc też kolejna dobra informacja. No nie dostał zbyt mocno. Crystal Bite. Też nie załatwia sprawy. A Nathan leży, więc Adorboros oberwie. Mam przerąbany, chcę tylko powiedzieć. Wow, żyje, nawet nie wiecie, jak się cieszę, bo teraz Vulcrain jest już ostatni z ostatnich. Wow, dobrze. Dobrze, powinniśmy dać sobie radę. Teraz Beta Burst albo... może walni z tego, może to będzie mocniejsze. Chciałbym, żeby tak było. Auto Destruction. Co? What? Dobra, załatwił swojego, wygrywamy. Stwierdził, że ma mało HP, to eksploduje. Taktyka całkiem fajna, ale na szczęście Vulcrain wytrzymały, dał radę. Ale dajcie spokój, taka walka tak mnie wymęczyła, to co dopiero będzie z panią doktor? Czy ja to wygram? Szczerze zaczynam myśleć, że nie. Naprawdę, zaczynam myśleć, że może się to po prostu nie udać. Dobra, chwileczkę. Jak mnie osaczyły, jejku. Ojej, to powiem wam, że to takie dość... dość ciężko. O nie! Nie wierzę. Załamie się, po prostu załamie się, co ja odwaliłem. I wszystko od nowa. A już byłem tam, już byłaby, wiecie, ostateczna walka. Gdybym tylko to przeszedł, byłaby ostateczna walka. Ja już się naprawdę wyekspię, będę to robić jak szalony. Już mam ogólnie cały genialny plan. Nie jest to takie trudne teraz, już w tym momencie. Jak już plan jest, całe dobre założenie. Ale to i tak jest ciężki orzech do zgryzienia. No ale próbujemy. Próbujemy, tylko żeby mnie już żaden laser nie dotknął, no bo ile można? Widzicie, ja się po prostu... no! Aha, byłem za blisko, super. Okej, nie no, normalnie szlak mnie trafi, jak jeszcze raz będę musiał tutaj to przechodzić.
Masakra. Dobra, dobra, już te lasery, żeby te nas nie pocięły, bo to wiecie, wszystko jest możliwe dzisiaj. Nie wiem, jakie będą kolejne dojo, ale mam wrażenie, że to jest najgorsze z najgorszych. Były różne denerwujące. Były czasami miejsca, w których człowiek się trochę... No nie wiedział, gdzie iść, jak iść, albo trzeba było kombinować sporo. Ale no jeszcze tak wkurzającego miejsca jak to, gdzie nie mam żadnego save'a, to jest coś niesamowitego. To jest coś, rzekłbym, bez nazwy po prostu. Dobra, dobra, tu muszę bardziej iść. Ojej, znowu by mnie prawie pocięło. Patrzcie, patrzcie, ojej, teraz to ja muszę bardziej zasuwać. Dobra, jesteśmy. Okej, okay. Jeszcze dużo, 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 dużo przed nami. Dobra, jestem po prostu, gratuluję ludziom, którzy już tam czekają na walkę, albo już walczą właśnie. Tutaj to jest łatwe i też można łatwo paść. Dobra, tu się udało. To się tam jakoś na chwilę pojawia, jasna cholera, nie wiem, słuchajcie. Dobra, wow, okej, okay, jeszcze jedna walka. Dobra, revive'y potem po niej pójdą w ruch. Błagam cię, powiedz, że masz, nie wiem, jednego. Dobra, dwa, co najmniej, dwa, ale może więcej. Co to jest w ogóle? Co to jest, ja się pytam. Na koniec jesteśmy, a tu jeszcze jakieś nowości nam rzucają. Dobra, są dwa inki. Szczerze nie mam pojęcia, z czym walczyć. Dobra, walnę z wodnego ciosu, mam nadzieję, że będzie dobry. Ale w ogóle wysokie poziomy, 68. Aha, no i elektryczność, elektryczność, no właśnie. Coś czuję, że Platinus, mimo tego, że jest dość dobry na... O! A to zaskoczenie, to jest dobre na nich. Dobra, Platinus spada. Okej, ja wiem, że on właśnie może teoretycznie ktoś powie, że nie nadać się na to dojo. Ale te wodne ciosy też na niektórych są niezłe, więc no trzeba próbować chyba po prostu. Dobra, Kinu, wchodzisz. Wchodzisz, wchodzisz. Dobra, ten sobie boostuje, super. No dobra, bij po prostu z tego. Ty spróbuj go dobić. Sharp Stabs, będzie to mocne? Czy to będzie mocne? Dobra, coś czuję, że niestety Kinu bardziej będzie opłacalny w tej walce. Ojej, może zaboleć. Nie, dobra, nie boli. Myślałem, że to coś innego. Aha, fajnie, zwiększył sobie. Dobra, nie trafię go teraz. Cudownie. Cudowny atak. Okej. Okay. Ale coś czuję, że Kinu będzie głównie ze względu na swoją abilitkę teraz dobry, a na nic więcej. Dobra, Inner Spirit, 165 mocy. Próbuj. Po prostu próbuj, ty z jakiegoś ognia go traf, cokolwiek. Czy ja pragnę tak wiele? No chyba nie. Błagam, nie zwiększcie sobie żadnej unikliwości. Dobra, trafiamy go, Inner Spiritem, nie ma opcji, żeby przeżył. Nie ma takiej opcji. Co? Tamten dostał tak mocno, chociaż ma niższy poziom. On chyba sobie jakąś statystykę zboostował. Biedny Sage Munch. Dobra, tego już spaliliśmy. Ogień też jest na niedobry. Też warto pamiętać. Dobra, uppercut, a ty jeszcze raz Emberem, Bright Beam, no już chyba Seismatch, no niestety kiedyś musi polec. A nie, dobra, no to jest obszarówka, więc nie jest takie mocne, ale oczywiście, że się bronisz. Dobra, no i co? Dobra, ty nie trafisz, ale najważniejsze, że Ember trafi. Żegnaj, Inki. Słuchajcie, udało się, mamy, stoczymy walkę dzisiaj. Stoczymy dzisiaj tę walkę, ja się strasznie boję, nie wiem, co nas na niej czeka. Muszę użyć revive'u, bo bez tego to nawet nie ma co tam się kompletnie szykować. Dobra, jeden, a nie, nie na ciebie. Tutaj, tutaj. Mam nadzieję, że starczy tych wszystkich przedmiotów. Ty i ty. Dobra, lecimy. Ej, tu już chyba nie będzie lasera, nie no, to już musi nas, tak, to nas już prowadzi w to miejsce. Okej, okay, słuchajcie, chwila prawdy. Tak jest. To było ciężkie, było naprawdę ciężkie, słuchaj, przyznaję, no ale czas stoczyć walkę. Doktor Sasaya. Już widziałem, że Nestle ma w ręce. I wysyła Nestle. Tego Grampera, czy jak mu tam było, okej. Okay. Dobra, słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. O, trzeba to dobrze przemyśleć. Gramper chyba dostawał razy 4. Jakoś tak, dobra. Na Nestle też ciosy, cios Aperka też będzie... Chyba super efektywny. Tak czy nie? Chyba. Nie, nie, wydawało mi się, że tak. Dobra, nieważne. W niego, w Grampera bi. Dobra, zobaczymy. 54 levele, to nie tak źle na mnie. Okej, okay, dostał. Uppercut. No nie takie mocne. Okej. Okay. Tesla Prison oczywiście boli. Oczywiście, że boli. No nie mogło nie boleć.
Thunderstrike. No nie, oni się na tym biednym Platinumusie koncentrują. Oczywiście. Okej, okay, oczywiście, dobra. Wiecie co? Moja genialna taktyka. Leczymy. Dokładnie, leczymy Balm plus, leczymy Platinumusa. A ty po prostu, no tsunami to nawet nie ma takiej potrzeby. Myślę, kogo pierwszego zlikwidować. Może zlikwidujmy najpierw Nestle. Miejmy ją z głowy po prostu. Zobaczymy, jakie to będzie mocne. Gramper tam jeszcze się trochę pewnie, wiecie, będzie trzymał, ale okej, okay, Nestle leży. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. Teraz Gramper. Kolejny Electric Storm. Ale to nie jest chyba tak mocne. No nie jest najgorzej. Dobra, pierwszy z głowy. No, on się leczy, to jest najgorsze. W tym Mimit, ojej. No, Mimita. No, zobaczymy, czy on się tam coś przekształci, czy jakoś tak. Nie wiem. Liczę, że Gramper padnie od wodnego ataku. Powinien. Fajnie byłoby z tego pyknąć tego Mimita. Nie wiem, czy to będzie mocne na niego. Chciałbym. Ale dobra, ryzyk, fizyk, raz się żyje. DNA Extraction. Aha, dobra, bo on sobie teraz zmieni ten przeklęty formę na mnie. Tak, czy nie? Dobra, trafił mnie mocno. No tak, 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 przekształca się. Okej, okay. To na niego też, no szkoda, że nie użyłem tsunami jednak, wiecie? Teraz to żałuję. Nie wiedziałem, jaką formę przybierzę. Okej, okay, no i Inner Spirit w tym momencie. Dobra, w ogóle dwa tentemy leżą. No to jest bardzo, słuchajcie, dobry początek walki, rzekłbym. Naprawdę dobrym. Amfatyr. Kurczę. Kurczę, kurczę. Myślę, że będę szybszy. Może po prostu spróbuj uderzyć z tego. Ty natomiast walnij z tsunami, ten tego amfatyra to będzie chyba średnie. No ale żeby ten Mimi to berwał. Jest to jakaś myśl. Dobra, dawaj to tsunami. Cholera. On jest szybszy, on jest szybszy. Jest szybszy i bije. No nie jakoś mocno, tylko pytanie, czy amfatyr jest. No i jest szybki. Kurde, Platinumus chyba nie zdąży go załatwić. No nie wierzę, przeżył, ale nie wiecie nawet, jak się cieszę. Dobra, on teraz padnie, no bo oczywiście stamina leży. Ale to, co zrobi, to jest... Dobra, amfatyr dostał mało. Najważniejsze, że trzy temtemy załatwione. Zrobił swoje, można powiedzieć, w tej walce. Naprawdę zrobił swoje. Ja jeszcze zdążę coś tutaj amfatyrowi przywalić. Ale przydałoby się wystawić na niego jakiegoś ognistego. No może, może ognistego. Zobaczymy. A nie, teraz ja już muszę podjąć decyzję. Okej. Okej, okej. Wiecie co? Myślę, że Anatan niech wejdzie. Uderzymy go z ognia. A przynajmniej liczę, że się uda i przywalimy mu. O, proszę bardzo. Dobra. O, jeszcze Luma. Okej, świetnie. I tak nie mogę nic zrobić. Czekajcie, tonik plus przywraca 180 HP i jeszcze staminę. To jest niegłupi pomysł użyć tego na Seismunchu. Chociaż boję się, że on może paść od tego Ziobiana. Natomiast my bijemy z Chains Hita w Amfatyra. No zobaczymy, jak to się skończy. Plaga. No to było mocne, kurczę. No ale dobra, w ten sposób przynajmniej pewnie Ziobian też się na nim skoncentruje. Nie, on się boostuje, kurczę. No ten boost w atak to taki trochę niebezpieczny. Trzeba przyznać. Ale tylko, żeby Amfatyr padł. Dobra, leży. Słuchajcie, zostały dwa temtemy. Pani doktor, to już nie jest dużo. Dobrze liczę. No chyba dwa. Obi ten. Okej. Okay. Kurczę. No nic, no nic, no nic. Obi ten to też nie dostaje z moich czasów za mocną. Natomiast... Natomiast... Chciałbym z tego po prostu uderzyć. Chciałbym z tego uderzyć. Natomiast Crystal Bite właśnie na Obi ten, o ile dam radę. Cyber Claw, kurde to będzie. No to musiało być mocne. Okej, okay, jeszcze jak on jest zbustowany. Powiem wam, że on będzie strasznie trudny do pokonania. Dobra, o! Obi ten, rób to dalej. Chociaż tam coś, jakiś boost dostał? Boost czy to nie boost? Nie wiem. Wspaniały atak, wspaniały atak. Nawet nie wiecie, jak się cieszę. Dobra. Wystawmy może Kinum. Tylko po to, żeby zbustował obronę. Żeby zbustował obronę tutaj dodatkową. Dla naszego Anatana. Wydaje mi się, że to jest całkiem niegłupi pomysł tak naprawdę. No i... Tak naprawdę nie mam chyba na nich nic dobrego. To jest najgorsze.
Dobra, i tak już żeby ten obi ten padł. A, tego nie mogę użyć, kurczę. No nic, ale myślę, że on i tak powinien paść od Fire Flame, a no sorry, jest Firewall? O, a co to robi? Mają sobie jakąś obronę? Aha, fajnie. Dobra, załatwienie go będzie problemem, chociaż nie, no dostaje co nieco, mimo zwiększenia obrony. Nawet kinu mu coś tam, może i niedużo, ale jednak coś tam zabrał. Okej, okay, jestem zadowolony z tego, jak to wygląda, bo my mamy wciąż dużo do pokazania w tej walce. Natomiast nasz przeciwnik to już tak nie za bardzo. Ten tam is immune to new status condition. Aha, dobra, okej. Okej, może spróbuj z tego Crystal Bite, czy to, chociaż nie, to będzie słabe chyba, co nie? Ojej, biedny kinu. No, ten jak już przywala, to wiecie, to już przywala naprawdę mocno, ale ja czekam na to, aż mu się skończy ta nieszczęsna dla mnie stamina. Dobra, coś tam dostał, a Nathan bez staminy niestety też. Mi zostały trzy. No tak trochę mało. Vulcrane, zapraszamy. Dobrze, a Nathan sobie, wiecie, zawsze tą staminę chociaż trochę przywróci. Czyli będzie mógł jednak zaatakować w kolejnej turze. Jest to spory plusik. Czy on ma plus tutaj zwiększoną siłę tego ciosu? No dobra. A nie, nie mogę jednak atakować. To lipa. Wiecie co, tak dla pewności, na wszelki wypadek, nie wiem jak to się wszystko potoczy, ale może Platinusa sobie przywrócimy. Tak żeby był, i tak nie mogę nic zrobić. Kolejny Firewall. Ej, ale tobie się kończy cwaniaku stamina. No, co prawda jeszcze bardziej się zboostowałeś, więc obrona całkiem porządna, no ale co z tego? A, czyli nie można go poparzyć. Okej, okay, dobra, słuchajcie, my to wygrywamy. Właśnie to wygrywamy, dobra, myślę, znaczy walka była dość ciężka. Ten Pokémon w formie tej Luma. Naprawdę mocny. Ale pokonaliśmy panią doktor. Ja powiem szczerze, że zasłużyłem na zwycięstwo po tym, co się tutaj dzisiaj działo. Po tych zagadkach i w ogóle. Tak, szedłem na nim na polu ryżowym, ale uciekł niestety. No nieszczęście, no nieszczęście. Tak, dla kobiety zrobił to, która się nazywa Shiratama. Okej. High Priest, kim on jest? Jest to frustrujące, bez wątpienia. Natomiast ja już czekam. Tak, może odpoczniemy w Osenshimie. No, dobry pomysł. I dostałem jakieś zaproszenie, słuchajcie. Od pani doktor. Cudownie. Cieszę się z wygranej. O, teraz mogę tak się szybko cofnąć przynajmniej. Muszę dołączyć do Carlosa i tak też zrobimy. Te walki dzisiaj, całe to miejsce strasznie mnie wykończyło. Ale jestem zadowolony. Jestem zadowolony, bo ta ostatnia walka przebiegała pod moje dyktando. Mimo tego, że no nie zawsze tam fajnie szło, to jednak kontrolowałem tę walkę i to mnie teraz tak naprawdę najbardziej cieszy. Natomiast my musimy się teraz udać. A, tutaj. Dobra, pójdziemy tam, ale to już w kolejnym odcinku. Jeżeli ten się podobał, strzelcie lajka, subskrybujcie, a my widzimy się, moi drodzy, wkrótce. Do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!